Witam, ja jestem Zenek, to jest Cywilizacja Piątka z dodatkiem Brave New World. To jest już chyba czwarty odcinek ze steampunkowym scenariuszem, którego nazwy nie pamiętam. Muszę sobie przypomnieć, ale na razie nie miałem jakiegoś czasu restartować gry, czy też patrzeć po prostu do menu, jak ona się nazywa, ten scenariusz. Tak czy siak dzieje się on w takim steampunkowym świecie, w którym budujemy maszyny używające parę i tak dalej. Okej, okay. Walczę z tym ziomkiem. Prowadzę wojnę z Clintonem Alderis. Alder Dice, chyba tak to się będzie czytać. Clinton Alder Dice z Dalmacji. Vedrina. Ria. Vedria atakuje jego miasto, tak się ono nazywa. Vedria. Opracowuje teraz Nobles Oblige. No, Nobles to chyba nie zostało przetłumaczone. Jakiś Nobles Oblige. Natura mi do tego została i będę mógł zbudować Neuschwanstein. Jezus Maria, te nazwy mnie zabijają po prostu. Będę budował to w Warwicku. Pytanie, czy opłaca się budować tego cudaka? Jak to wygląda z cudakami? Ja mam jeden. Teraz jak zbuduję tego, to będę miał dwa. No, szału nie ma. Szczerze mówiąc. Zastanawiam, czy może lepiej użyć tego ziomka, albo aby zbudować tą manufakturę w stolicy i po prostu bawić się w najbardziej uprzemysłowione miasto. Bo to jest jedno z zadań do wykonania, trzeba mieć najbardziej uprzemysłowione miasto. Na razie ja wygrywam, mam 72 punkty. Jakbym zbudował kolejną... Jakbym zbudował kolejną manufakturę, to byłoby jeszcze lepsze to miasto. Zobaczymy. Dobra, następna tura na razie. Co tu dać? Latający złom jeszcze żyje. Jeszcze jedna ekipa złomu. Wszystko poszło. Wojna, czym ten typ mnie tutaj chce atakować? Kto to mi wypowiedział wojnę? Dobra, tak, coś takiego. Teraz pytanie, ile mi tur zostało do zbudowania tego Neuschwansteina? Czy ja w ogóle go mogę zbudować? Chyba nie. No dobra, to w takim razie w stolicy zbudujemy manufakturę kolejną i tyle. Przejedziemy sobie tutaj. Pytanie, z kim ja tutaj jeszcze wojnę prowadzę? Z tym ziomkiem? Nie. Z tym? Tak. No pytanie, kiedy on i gdzie chce się zdesantować. Musiałby morze przepłynąć, żeby coś mi zrobić. Okej, okay, co teraz? Zróbmy sobie lewiatan lądowy. Lewiatan lądowy wymaga 5 tur jeszcze do opracowania, więc no, jeszcze tymi lewiatanami swoimi, które mam teraz, jeszcze coś podziałam. Tak mi się wydaje. Na razie rozwalmy mu tego krapa jego. Piechotę mu na to podesłać. No i tyle, ci niech się naprawiają. Pełen wypas. Dobra, zyzy. Więc tak, piechotę podeślemy tutaj na bananę i coś tam zbudujemy. A tutaj pociśniemy swoim statkiem powietrznym. Co ja widzę? Widzę jakiś, kurczę, upierdliwy statek podwodny, typka. Dobra, generał ZZ i Nextura. No i się wziął, przykulał do tych dział. Się przychrzanił, jeszcze zbudował swoją artylerię, goddammit. No nie wierzę, że straciłem działa. Zajął te działa, czy co on zrobił z tymi działami w końcu? Ale zabił je. Zniszczył je. Zniszczył moje działa. Dobra. Teraz tak. Coś to awansowało. Okręty lądowe. Bombardujmy ten krab. Moim okrętem lądowym. Lecimy tu swoimi samolotami. W sumie to nawet tu. No i takie coś. I produkcja. W stolicy można by wyprodukować kolejną ekipę dział. Tutaj mur.
Boże, tu nie ma niczego już, bo to jest kolejne miasto. Dobra, nie będzie biblioteka. W takim razie. A w stolicy niech będzie artyleria. Dwie tury. Teraz produkcja w Newcastle. Giełda, ogród. Maszyna różnicowa? Czemu nie? Wszystkie bez rozkazów, tutaj plantacja. Ci niech się leczą chyba. I też. Jedziemy tutaj i splądrujemy mu drogę. Tą ekipę można wysłać na kolejny generał. Na sól. Dobra, pójdźmy generałem w tą stronę. Okej, okay, to poproszę manufakturę. A tu niech będzie jakaś kopalnia w Coventry. Teraz tak, czy tu wszystko zostało ogarnięte tak jak miało być ogarnięte? Są jakieś specy? Są jeszcze. Dobra, mam 78 produkcji. Zobaczmy ligę. Liga Imperiów. Jestem na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o najbardziej uprzemysłowione miasto. 72 punkty. W sumie to już więcej, 78. To chyba w następnej turze zostanie zaktualizowane. Dobra, ten mnie tu trolluje tą swoją artylerią. Trochę. Czemu on tu strzela do mnie jeszcze? Tu ma miasto jakieś, Boże. Dobra, ta artyleria jest całkiem spoko. Wychodzi na to. Pytanie, czy ja to podbiję w tym podejściu. Zaraz się przekonam. Dobra, teraz mam jeszcze ekipę tych gości. Wygląda to, że to miasto mogę zdobyć nawet tą piechotą. O Boże, panu. Dobra, stworzyłem miasto marionetkowe. Teraz tak, pytanie, czy on będzie chciał podpisać pokój. Negocjuj pokój. Chyba nie chcę negocjować pokoju. No dobra. Nie to nie. Jak zbuduję te kurcze kosmosy lądowe jakieś za chwilę, to dopiero będzie zabawa. Dobra, wykończmy tą piechotę jego. Z takim zasięgiem to będzie grubo. W sensie zasięgiem ruchu. To jest tak. Tych gości tu, niech się naprawiają. Coventry Stadion. 4 zadowolenia? Wow, nieźle. Nie będzie wielka posiadłość. Tutaj akwedukty. Tutaj ZZ i Nextora. No to plantacja, proszę. Dobra. Coś tu sobie awansowało, damy im to, niech się leczą. To jest artyleria. To i heja tutaj z nimi gdzieś. W sumie to mogę jeszcze jedną artylerię zbudować. Artyleria niech będzie. W sumie tutaj lepszej artylerii chyba nie można zbudować, więc bardzo ważne są awanse dla tych jednostek. Nie będzie wielka posiadłość. Artyleria. Teraz ten statek powietrzny niech się leczy. No trochę dziwne, bo statku powietrznego i ten nie można trzymać na jednym heksie z jednostką inną, jakąś jeżdżącą po ziemi. Dobra, ZZ. Tu też ZZ. Dobra, czy to mogę zarozwalić? Dobra. Rozwalone zostało. Tak, cofnijmy się tą ekipą tutaj. Tych naprawiamy. Okej, okay, next tura. Sir został 4 tury oporu. Okej, okay, będą za chwilę lewiatany lądowe. Czy też lądowe.
jest Lewiatan, Miodzio. Z tymi ziomkami przejdźmy tu. Piechota, w sumie nie piechota, tylko artyleria. No to tak, tych można awansować. To też. To też, o Boże. To jakieś monstra będą, coś czuję. Ile to ma siły? 85 punktów siły, Chryste. A artylerii nie można upgrade'ować tyle, jest tylko jedna artyleria. Pełen wypas. Nie wiem, miasto strzela, mam nadzieję, że nie. Dobra, produkcja. Niech będzie amfiteatr. Teraz tak, opera w Sydney. No w sumie, najwyżej zbuduję sobie, nie wiem, w Coventry operę w Sydney, bo pewnie trzeba budować ją na wybrzeżu. Biuro patentowe w stolicy może być. No i czy ten gościu chce podpisać? O Boże, wali do mojej artylerii. Zaraz ją stracę. Na dzień dobry. Trzeba ją wycofać i oblukać miasto, gdzie ona się znajduje. No chyba gdzieś tu. Pewnie ma tam jakąś artylerię, dlatego tak do mnie wali tutaj. Jak do kaczek. Wali do mnie jak do kaczki. Okej, okay, mam te swoje okręty, to tak, damy te lewiatany w sumie tutaj. Statek powietrzny niech się naprawia i teraz tak, mam dwa tytuły z trzech, wow, to grubo. Opis scenariusza, nie? Liga, mam 6. Ordin ma 5, haha, tych lewiatanów. Dobra. W sumie tak, tych można fortyfikować, raz, dwa, trzy, cztery, pięć... 6, w sumie, bo mam jeszcze ten statek powietrzny. Dobra. No to niech się oni naprawiają na razie. Next tura. Lewiatan przyjął 14 na klatę burzak, to fajnie wygląda. Rozwalą to czy nie? Nie, jeszcze nie rozwalą. Wow, lewiatan po tyłku dostał zdrowo. Trzeba go wycofać, ruch się zbliża. Gdzie? Jakieś barby najechały. Skąd te barby tu się wzięły? Skąd tu obóz barbów? Newcastle, dobra. Tyle po barbach. To jest tak. Trzeba go stąd ewakuować. Zaraz się przekręci. No, jeszcze się może przekręcić, biedak. Dobra, tu jest artyleria. Raz, dwa, trzy. No jeszcze mogą mnie strzelać, tego ziomka. To niech będzie tak. Mury, szpital, opera. Niech będzie opera. Newcastle. Wielka posiadłość, nie będzie to. Maski bez rozkazów, kolejna artyleria. Zapraszam, nie wy tutaj. Wy tutaj. Czy mogę strzelać to miasto stąd? Mogę. Dobra, jeszcze coś jest bez rozkazów, super. A, jest i mój stateczek powietrzny, dobra, to pociśniemy nim gdzieś tu. Tak, czy ja mogę zaatakować to miasto? No niby mogę, ale po tyłku dostanę ostro, dobra. To następna tura. Przeżył? Jezu, jeszcze żyje, nieziemsko. No, też ma już ten swój statek powietrzny, śmieszny. Ethereum od Marrakeszu dostaje, fajnie. Teraz tak, walniemy do czegoś. Jakiego krab walniemy. Boże, gość jeszcze nie ma ani jednego tego
Ma te podstawowe te statki, kurczę, ten lądowe, okręty lądowe, czy jak one tam się nazywają. Łodzi to nie wywalą. Z powietrza trzeba przyznać. Co tak, zajmiemy mu robotnika, czy nie? Nie mogę zająć robotnika, bo mam tu statek powietrzny. Super. Dobra, zwijamy się swoim lewiatanem, żeby go nie stracić. Niech się naprawia. Działa, można uśpić. Tutaj zróbmy coś takiego. O tak, czy ja to mogę plądrować? Tak, to splądrujemy. Ponoć jednostki się leczą jak plądrują. No, chociaż ten się nie miał z czego leczyć, ale zawsze. Stadion. Biuro patentowe. O, to można by wybudować. Okej, okay, next tour, zobaczymy co z tego wyjdzie. Miasto wali do moich statków powietrznych. Czy też okrętów. Tutaj gościu atakuje mojego lewiatana. Coś mu nie wyszło chyba. Aż 3 damage'u dostał, o, wow, grubo. Teraz 7, teraz znowu 3. Pewnie. No nieźle, 3 damage'u dostał, wow. Konkretna forteca na kółkach. Okej, okay, statek powietrzny. Przeciwko jednostkom pancernym. Jeden do ruchu, ale niech będzie to przeciwko jednostkom pancernym. Dobra, postrzelamy do miasta w takim razie. Dla niego robotnik jest w mieście, może ja myślałem, że ten się nim wykulał gdzieś na zewnątrz. Dobra, to teraz tak. Czy to mogę zaatakować? W sumie mogę, ale splądrujemy sobie. A co? Leczą się. No pewny pas. Jednostka plądruje i się leczy. To jest bardzo logiczne. Tak wbrew pozorom. Po prostu pozbierali co tam mogli pozbierać i sobie splądrowali. I tyle. I się wyleczyli. No. Jest grubo. Pytanie, czy statki powietrzne mogą plądrować? Chyba nie. Dobra, to się nimi wycofamy. Podjedziemy sobie lewiatanem którymś. Tym tutaj powiedzmy. Oj, całe miasto będzie otoczone lewiatanami. Zajebiście. Generał tu. Zzy będzie wspomagał działa. Teraz moja stolica niesamowita, co może zbudować? Okręt powietrzny. Niech będzie okręt powietrzny, dobra. Ile mam tytułów? Zero? Zero tytułów? God damn it. Ten ma 7, ja mam 6. Miasto. Ktoś mnie przebił. Moje miasto ma 79 produkcji, a któreś tam ma 86. Teraz moje ma 82. A jak to zrobić? No, później będę kombinował. Na razie niech będzie tak jak jest. Najwyżej sobie poprzyłączam później tych gości od produkcji. Dobra, next tura. Uuu, 38, ale na klatę przyjął. No bez jaj, mój kurczę, został zabity. Przewrót przekręt wyborczy w Hongkongu, w Marrakeszu, w Singapurze. Singapur jest już prawie moim, znaczy jest moim przyjacielem, ale jeszcze nie sojusznikiem. Teraz tak, co to jest? Działa przeciwlotnicze, czy ja to chcę? Zautomatyzowana fabryka, o to mi się przyda. Teraz tak, tutaj sąd. No nie będzie sąd na bank. Warwick. Co może Warwick budować? Fabryka Luboryku. Cewka testy. Na razie nie będzie fabryka Luboryku. Tak, walniemy tu. Walniemy tu i walniemy sobie tu. Tym
podjedziemy, niech się rozłoży ten sprzęcior. No i tak, czy to miasto jest do zdobycia? Wystarczy dwa ataki lewiatanami i jest GG. Dobra, stwórzmy marionetkę. Okej, ci się niech leczą. Ci też się niech leczą. Tutaj są banany, więc można przesłać w sumie tych gości na te banany. Niech jakąś plantację stworzą. I teraz ile temu kolesiowi zostało miast? Chcę podpisać z nim pokój? Nie chcę negocjować pokoju. Co za typu party? Ten? Też nie chcę. Nawet niczym nie przypłynął tutaj. No dobra. Okej. Tak, to się niech naprawia i następna tura. No, powoli trzeba będzie kończyć ten odcinek. Za parę minut. No bez jaj, straciłem to miasto. Dlaczego oni tak łatwo zabijają mi te kurcze blade lewiatany? Bo ten jego statek powietrzny coś tak łatwo mnie tutaj rozwala. Przyjąć ustrój, praca, handel, wojsko. Chyba pójdę w wojsko. Dobra, to. Noski wojskowe z 5 więcej doświadczenia. Niech będzie to. No kurczę, blade, dlaczego ja straciłem to miasto? I straciłem jeszcze swój kurczę lewiatan. Lewiatana jeszcze wtopiłem, BVI. Dobra, czy to mogę zdobyć? Chodzi na to, że tak. Marionetka niech będzie. Tutaj niech się leczą. Z działami tak nie ostrzelam zbytnio niczego. Sobie podjadę przynajmniej. Teraz ci goście w Coventry. Gdzie jest kultura jakaś? Co ja mogę kupić? Na przykład tą górę. I zbudujemy sobie tutaj kopalnię. Teraz tak mam statek powietrzny, czy też okręt w sumie. A tutaj zbudujemy znowu lewiatana. 4 tury. Okej, czy niech się naprawiają. Teraz to jak ta liga wygląda? Ja mam 4. Z tych nowych, kurczę, powietrznych sił wojskowych. Teraz cuda. Mam jednego cudaka. Produkcja 82. Orlin ma 88. Orlin? Gdzie jest Orlin? Tu jest Orlin. Ach, goddammit. Musiałbym zdobyć tą jego stolicę. No to się zrobi. To się da zrobić na pewno. Jest tak, stadion 4 tury, czy może jakiś samolocik? Ile ten lewiatan będzie mnie tutaj? 6 tur lewiatan. No dobra, niech będzie okręt powietrzny. Newcastle, niech będzie też okręt powietrzny, dobra. I ciśniemy. Jest tak, tutaj plantacja, otwarte granice, niech będzie. Trochę tych statków powietrznych ma typ. Cóż począć? Trzeba uważać, żeby mi nie bombardował moich lewiatanów. I powoli można kończyć ten odcinek. Dobra, tym razem już chyba nie zajmie tej stolicy, z tego miasta z powrotem. Tak, ostrzelajmy mu ten statek jego powietrzny. Mamy robotników, to tak, tutaj sobie niech coś budują. Działać będą naprawiały. A my zabierzemy swój statek powietrzny na przechadzkę. Czy też w sumie na przelot. Taki latawiec, tylko że trochę większy. Tymi tu. Artyleria, niech jedzie tu. General. General Electric niech sobie pojedzie tutaj nawet, o. Tu kopalnia. Ci goście co mogą budować, boże, wiatrak niech będzie. Lipuning. Link Oping, czy jak. Link Oping, o! Tak to się będzie czytało. Link Oping. Link Oping buduje sobie wiatrak. No, a to są owce, więc tak, niech będzie to.
Teraz przelećmy gdzieś swoim stateczkiem powietrznym. Działa, można rozłożyć z ten, niech się naprawia. No i następna tura jeszcze szybka. Goddammit. Ile to zostało? Było 27, sporo. Masz 3 statki powietrzne. To dużo. Przesunamy go tu, niech się naprawia. Więc tak, ten się naprawił. Ile potrzebuje? Ten ma 8 statków powietrznych i lądowych, a ja mam 5 cudaków. No z cudakami ten, ale myślę, że mogę z produkcją go dogonić. Ustroje, ja mam 11, ktoś ma 15. Dochód całkowity. Serio? Ten ma o 6 tysięcy, ja mam... A nie, ja mam 10 tysięcy, dobra, to jestem pierwszy. Okej, okay, to w dochodzie jestem pierwszy, to mi się podoba. Przynajmniej tyle. Giełda, spoko, niech będzie. Jest produkcja. Hangar okrętów powietrznych. I coś mogę zatykować, może to jakieś barby się desantują, skąd te barby? Ten ma prawie do pancernych, no, takie, takie buty. Działa przeciwlotnicze, można by gdzieś zbudować. Dobra, piechotą sobie zaatakujemy. Gatlingi. No i tyle, jeżeli chodzi o gatlingi. Dobra, niech spadają. Teraz tak, rzut okiem na demografię. O Jezu, jestem prawie wszędzie pierwszy. Tak jak widać. No i można skończyć ten odcinek. Także dzięki wielkie i do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie, hej.